Witajcie w kolejnym odcinku Blues Masters. Zrobiliśmy wszystko to, co chcieliśmy. Mamy szósty level już generatora. No i idziemy po ostatniego drona. Taki kawał na sam początek. Czym różni się barżant od papugi? Że nie ma rogów. No, więc z tym akcentem idziemy zebrać tego ostatniego drona. Marsjan. Można autograf? W tę historię już sama nie wierzę. Jestem fanem. W kosmosie stała się pani mega gwiazdą. Internet dotarł do kosmosu? Udało się wam uzyskać sieć 100G. Wszyscy śledzimy transmisję. Doktor profesor i Jerry to wspaniali naukowcy. Bomba to genialny biznesmen. Zero Karoten to spoko bałwan. Ale w kosmosie panuje cyberkomunizm i kult pracy. Wszystko, co się udaje się dzięki pani. Imponuje nam żelazna dyscyplina. Rozumiem. No to dobra, to dajemy mu autograf. Takie dla fana damy z takim serduszkiem. Dziękuję i żegnam panią. W kieszeni zostawiłem pani prezent. Gdyby chciała pani zmienić pracę, proszę dać znać. Jaki to prezent pan zostawił? Pewnie tutaj to będzie. Nie, chyba nie. Skrobaczki nam nie da. Mówi, hajstry mamy. O chuj, to w chuje polecą. Bo nam się później pojawi. Dobra, idziemy tego drona ostatniego odstawić. Z tego od razu załączymy. A, muszę mu znaleźć drony, czy mogę? Dobra, selat. Z tymi dronami produkcja powinna przyspieszyć kilkukrotnie. Wpisałaś się na złoty medal. Mam nadzieję, że świat doceni twoje starania. Mam nadzieję, że wy docenicie moje starania. Nagroda Nobla to nagroda pieniężna. Ależ oczywiście. Nie myślałem o tym w ten sposób. To lepiej pomyśl. Najlepiej tu i teraz. To jak najbardziej uczciwa propozycja, ale muszę ją przedyskutować z... Skoro uczciwa, to niepotrzebne jest żadne ale. Możemy spisać umowę. Umowa już gotowa. Nagrody finansowe dzielimy 50-50. Wie pan co? Wsadź se pan tę umowę. Zgadzam się na 1/3. Jeśli nie, biegajcie sobie po lesie sami. Jak skończysz jarmark, to może być 1/3. Pijawko. Nie chcę wam przerywać ignorowania mnie, ale... Deal. Dokończ budowę jarmarku, okej. Okay. Żeby dokończyć budowę jarmarku, to potrzebujemy tego drewna chyba. Jeszcze. Akurat tak się składa, że trochę mam. Tylko znowu z wichajtru potrafię. No i kurczę, gotowe. Taki fajny renifer jeszcze jest. Tutaj ile tych desek? 10, znaczy 20, 10 mam. Dobra, to idziemy w poszukiwaniu desek. I chyba wiem, gdzie takie znaleźć. One będą właśnie tam.
Dobra, nie ma co. Tędy żeśmy szli już, ale... Tak jak mówiłem, jeszcze tutaj trzeba wejść. On też się wleczy zaraz. Obraz. Elegancko. Teraz tutaj. Na kleszcza, jak to mówią. Dobra, tam nie byliśmy. A tutaj co mamy? Nic nie mamy, gówno mamy. Widoczek jeden. Ale tutaj na tą wieżę by dało radę wejść? Musi dać radę. I tam są te deski. To może jakoś tam da radę wejść na kleszcza. O! Lecimy tam, musi być coś fajnego, jakiś obraz. O kurwa, ale... Te jumpy będą straszne. Ojej. I co, stąd tu mam przeskoczyć? Dało radę, ale ciężkie są skoki tutaj. No i co? I w martwym punkcie jestem. Kurczę, aha, tam jest chyba duch. Mi ciągle okazuje, żeby zdjęcie zrobić. Gdzie tam jest chyba duch. Udało się wejść, ale ciężko było, ciężkie skoki. Tak jak myślałem, pan duszek. W ogóle ten, mam tutaj te zdjęcia. Oto album. No, taki kibel, taki z rana. Mamy duch niewiasty. Tutaj mamy duch jelenia. Tutaj mamy znowu. I tutaj jeszcze mamy zdjęcie ducha. Obrazek podnosimy. I na dół, co? Jakoś trzeba stąd zlyść teraz. Ja jakby skoczyć na ten dach, tak. No i tak. I normalnie można po dachu chodzić teraz. Może będzie tutaj coś ciekawego jeszcze. Albo tam po tamtej stronie. No szybko obadamy tereny. Chociaż nie, tutaj chyba nie ma już nic. No tutaj już blokuje nas, okej. Dobra, więc jak to zrobiliśmy, to teraz co? Tędy. Idziemy odwieźć Karotynowi obrazki. O! Karotyn. Bałwan, który gotuje. Niedostępny, dobra. Czyli 4 portrety, 8. 8 brakuje, okej. Okay. A te zdjęcia duchów, kurwa, to mam ci jakoś dać, czy o co? Dobra, nic. Idziemy szukać tego drewna. No to będzie chyba w ostatniej lokacji, tak jakby.
W ogóle ten powinno być pokazany. No wyłasz. Drewno. Obraz. Dobra, tutaj nic nie mam. Bałwan na sankach. I mumy. Dobra, ostatni drewienko jest tam. I tam też są jakieś obrazy. Tam jest to, co dajemy roślinki. Dobra, to na skróty. Trafiłem. Ostatnia prosta. I wracam. Banshee. Jak myślicie, jakby tam wejść jeszcze trochę do góry, jakby się dało? Może się da? Nie, chyba zablokowano. No tak to powinno być oczywiste, chociaż dało radę. Nie ma to jak parkour. I weszliśmy. Na Mount Everest. Tutaj jest ta szczena niewidoczna. Ale spróbujemy sobie przejść ten. Dobra, albo nie. Dobra, dalej się nie da. Nie ma błędu. Śniegiem. Dokładnie, damy im trochę roślinek, żeby się odczepili. Aha, już nie można, okej. Okay. Za dużo im daliśmy. Tutaj jeszcze nie byliśmy na tym sumie, tylko ciągle mijamy. Więc od razu sobie wejdziemy. 20 desek, ja mam 40, no to starczy. O kurde. To jest mocne. I tutaj będzie jakaś micha. Nie, fontanna. Fontanna bożonarodzeniowa. Z piernikami, lukrami i tak dalej. A teraz to będzie dobre. Andrzeju, Andrzeju. Dobra, trzeba to rozbudować. Elegancko. Prezenty. Wielkie otwarcie! Uwaga, wielkie otwarcie! Jestem przekonany na granicy z pewnością, że nikt nie przyjechał. To przez przeklęte krety. Co ty masz z tymi kretami? Tu nie ma żadnych kretów. A tamte? Zjebaliście marketing, darmo zjady. To był w ogóle jakiś marketing? No co cię mówię, że nie? To twój cyrk. Mamy ci go jeszcze reklamować? A chcecie kwiat marfi? Influencerko, chcę mieć pakiet zdjęć. Nie takie rzeczy już mnie dziwiły. Nie krzywcie twarzy, uśmiechajcie się ładnie, bo będę robić zdjęcia. Zdjęcia dla bomby. Ty
Przejażdżka na bałwanie. 2% taniej. No stoję tu i co? O! No... Raz, kolejna lokacja. Trzecie. Czwarte. Jeden, dwa i trzy. Dwa i trzy. Jest. Trzecie. Co nam pozostaje? Tutaj jest szop. Otworzyć prezent i zrobić zdjęcie. Pluszak torpedo, zajebisty prezent. No i mamy, kurczę, wichajstry. Ja se odpuszczę na razie i se zrobimy jedną rzecz. Tutaj jeszcze tego nie robimy, ale radiator. Max radiator. Teraz będziemy mogli zebrać marchewki. Pani bomba. Bomba. Było zamknięte chyba wcześniej. Ciekawe, czy ty masz tutaj jakieś skarby. O, komputer. Nie ma żadnych skarbów, trudno. Włącz airdrop, przesyłam foty. No i gituwa paruwa. Przesyłam ostatnie zlecenia i nie chcę was tu więcej widzieć. Auć, no weź. Myślałam, że zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. A ty to wszystko tylko dla pieniędzy? Nie dla pieniędzy, tylko dla miłości. Miłość jest ważniejsza od przyjaźni. Do widzenia. Zrobiłeś jarmark... Przepraszam, zrobiłam jarmark dla miłości? Zrobiłaś dla pieniędzy! Pieniądz przyciąga miłość! Nie sądzę, żebyś mógł kupić miłość. Nie z twoim temperamentem. Nie kupię miłości, tylko znajdę miłość. Szukam bratniej duszy, która czuje jak ja i myśli jak ja, czyli o pieniądzach. Z Bogiem. Z Bogiem. No, sadzonka lodowej marchwi. To nam brakuje. A jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zobaczyć, to jest... W sumie będzie może tutaj. Roślinki mam, fotografię mam, bimber. Bimber potrzebuje upędzić. Idziemy upędzić. Potrzebuje jeden rodzaj bimbru jeszcze. Sprawdzimy kruszarkę tą nową. Dobra. O, Jerry. Dobra. To zimny destylat owocowy, to nie chcę. Ja chcę jeszcze wódkę z prosa, to było, tak? Tak, wódka z prosa. Lodowe proso. Ekwipunek. Lodowe proso jest. O, portrety jeszcze. Proso 30. Umieść banie, wrzuć roślinki do kosza kruszarki,
Zasuń pokrywę i zakręć korbą, by rozpocząć mielenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 25 butelek wypoczy. Przesyp zawartość kruszarki do bagietka. Aha, teraz to pod woda jest, zajebiście. Co teraz, to akurat kurczę 25 butelek to się nam zrobi może. I to nie idzie wolno wcale, więc jest git. Kręcimy do 26. Dobra, mamy już 26 butelek. Podnieś baniak, by umieść baniak na stanowisku fermentatora i drożdże i pozostałe składniki. Następnie uruchom grzałkę fermentora. Pilnuj optymalnej temperatury procesu. Pilnujemy. Ciekawe, czy jeszcze bym tutaj znalazł te takie... Muszę być trzy rozmieszczone do ulepszenia tego na trzeci poziom. Podnieś baniak. Umieść baniak w destylatorze. Pilnuj procesu destylacji. Uważaj na wycieki. Uważam na wycieki. Uszczelnij wyciek. Już uszczelniamy. Uszczelnij wyciek. Uszczelnij wyciek. Podnieś baniak. Umieść baniak w rozlewarce. Nie wiem, czy będę miał tyle butelek. Umieść puste butelki w nalewarce i rozlej do nich bimber. Jeden da quelli. Bawan, chodź tu. Jeszcze ci portrety powiesimy w sumie. Tutaj brakuje jeden. Aha, i tyle. Te duchy się muszę dowiedzieć, gdzie to jeszcze kłasz. Gdzieś w motelu, ale gdzie? Może u mnie w pokoju jest taki. No na pewno nie tutaj. Może tutaj w pokoju numer 4. Da się tu wleźć? Nie da się. Tam jest pokój tego, dobra, czyli się nie da. I zostało nam ostatnie wyzwanie, czyli owszany. Jeszcze pierdolniemy na szybko i będziemy kończyć odcinek. I uważać na wycieki. Pilnuj procesu destylacji. Uważaj na wycieki. Uszczelnij wyciek. Uszczelnij wyciek. Uszczelnij wyciek. Podnieś baniak. Umieść baniak w rozlewarce. Umieść puste butelki w nalewarce i rozlej do nich bimber. Gratulacje. Udało ci się upędzić bimber. Gratulacje. Udało ci się upędzić bimber. Gratulacje. Udało ci się upędzić bimber. Zrobione. Tylko butelki. Gratulacje. Udało ci się upędzić bimber. Jeszcze sobie weźmiemy buteleczek. Na zapas. Dawaj nagroda. Pincet 3. Elegancko. Dobrze widzowie. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Na razie.